Hej, moi drodzy, witam was serdecznie, z tej strony Shiro, gramy dalej w Darkwood. Kochani, od razu na wstępie wam powiem, że jestem mega, ale to mega chory, ledwo gadam tak naprawdę. No ale wiem, że trzeba odcineczki jednak nagrać. Tak więc, w tym tygodniu niestety nie będzie żadnego VR-a. To z tego powodu, że po prostu nie dam rady. Nie dam rady, jestem zbyt chory. Tak troszeczkę się zmuszam, żeby nawet tego Darkwooda tutaj nagrywać. Patrzę, co my tu mamy do zrobienia. Dobra, za chwilę będziemy mogli odpalać generator. Już się tak wstępnie do tego nawet naszykujmy. Zobaczę, ile paliwa nam zostało tutaj. No, dęgowaliśmy chyba ostatnio nawet. Luzik. Dobra, poczekamy sobie jeszcze chwilę. Zobaczmy, co my mamy w ogóle w ekwipunku. Nic nie mamy w ekwipunku. No dobra. I tak. Nie będzie VR, ale to właśnie tylko dlatego, że jestem chory. Czuję się paskudnie. Głównie właśnie też przez to nie było odcinka w czwartek. No mi się taka pierwsza przerwa w sumie zdarzyła właśnie w ciągu tygodnia, no ale cóż. Najprawdopodobniej też tylko i wyłącznie będzie Darkwood w tym tygodniu. Więc od razu wam to mówię, żebyście nie mieli pretensji o to. Mam nadzieję, że go w tym tygodniu jeszcze skończymy. Dobra, myślę, że już mogę włączyć. Mam nadzieję, że go w tym tygodniu już skończymy i będziemy mogli przejść na kolejne gierki indie. O ile teraz przeżyjemy tą nockę. O ile przeżyjemy tą nockę. Próbujemy tak, desek, gwoździ. Ja tu już teraz barykaduję. Wiem, że ostatnia nocka była dosyć lajtowata, ale nie wierzę, że to noc będzie taka lajtowata. Lajtowa w sumie, nie lajtowata. Dobra, desek i gwoździ mamy sporo, więc mam nadzieję, że to nie będzie jakoś bardzo problematyczne. I zaczynamy nockę. No, więc tak, kochani, rozchorowałem się tragicznie. Jeszcze dzisiaj jest w sumie poniedziałek. Jak to, znaczy jest jeszcze niedziela, jak to nagrywam. Aczkolwiek widzicie ten odcinek w poniedziałek. Nie wiem, jak się czuję w poniedziałek, ale pewnie też tragicznie po pracy. No ale cóż, zrobię sobie lekki zapas i troszeczkę odpocznę w tygodniu. No bo mówię, no, czuję się fatalnie. Czuję się fatalnie. Dawno nie było tak źle. Nie wiem, być może COVID. Szczerze powiedziawszy, mam nadzieję, że nie, no ale różnie to bywa. Różnie to bywa. Siedzimy cichutko. Być może nas nawet dziady nie usłyszą. Powiem, że tak, z piątku na sobotę niby się położyłem o godzinie tam pierwszej w nocy. Aha, już lecą. W tym razie. Coś zabiło psa. Dwa psy są. Nie trafiły. Nie trafiły. Niestety już teraz trafiły. Wygałgany. Zostawcie te drzwi. Zostawcie te drzwi. Łachmyty. Pierwsza w nocy za chwilę. Jeszcze 7 godzin, sporo. A coś przechodzi. Wiem, że to co zrobiłem może być głupie, ale niekoniecznie.
Co tu się dzieje? No nie, nie, nie. Buduj, desek nie mamy. Tak, w ogóle desek nie mamy już. Fuck. Ale jesteśmy w dupie. Oporowo w dupie. Nie mamy ani desek, ani nic. Co tu się dzieje? Co to za czarna dziura? What the fuck? Mam nadzieję, że już nie przyjdą, bo już w sumie mamy bardzo mało amunicji. Nie no, rzeczywiście nam się uda chyba. Uda się, czy się nie uda? Jeszcze godzinę. Jeszcze dwa kundle. A, żeśmy tego potłukli, tylko dwa magazynki poleciały pizdu niestety. O, masa psisków. Szkoda, że nie możemy z nich wyciągnąć teraz nic. Ej, naprawdę? Nic z tych kundelków nie możemy wykminić? Na pewno wezmę magazynek, to jest priorytet. Niestety ten typek nie ma czegoś takiego jak sznurek. Sznurek by się nam przydał. Magazynek na pewno biorę. To jest 100% legit. No i tak, co my musimy teraz zrobić? Mamy bardzo mało desek. A to oznacza, że musimy iść sobie ich narobić troszeczkę. Miałem sobie od ciebie... Od ciebie wziął benzynkę, co ty na to? Chwilowo jesteśmy bezpieczni, więc się o to nie martwię. Mam nadzieję tylko, że nam czas nie ruszy. Opowiem wam osobiście, że jest coraz ciężej. Coraz ciężej, naprawdę coraz ciężej. Gra robi się naprawdę brutalna, jeżeli chodzi o to. Ten desek. No musimy sobie zrobić kolejne tutaj osłony, no bo nie wykminimy bez tego nic. Można by było zrobić sobie tutaj drewniane drzwi. Tu warsztatowy, bierz wszystkie te pieńki, które masz. Trzeba to przerobić, no. Nie widzę innej opcji. Zastaczki pewnie. Pyk, pyk. Nie mamy więcej drewna. Nic a nic. Myślę, że moglibyśmy również pułapki trochę porozkładać. Też nie jest chyba głupim pomysłem. Zbuduj. 8 desek potrzeba. Kurde, od zajebania. Zbuduj. To jest nasza ostatnia linia obrony w tym momencie.
Ale nie chcę tak, nie chcę rozwalać tego, co mamy na dole już zrobione. Znaczy po prawej stronie o tu. Tego po prostu sobie tutaj to zostawię. Krzesło sobie jeszcze podstawiam tu. O, w ten sposób. To krzesełko sobie delikatnie jeszcze weźmiemy tu. Dobra, myślę, że to możemy sobie przelać w ten sposób. No, benzyny mamy sporo, więc na luzie. Więc może błąd zrobiłem, że kupiłem tamto? Musimy jak najszybciej się zacząć stąd wydostawać, bo naprawdę robi się paskudnie. Zaczyna robić się paskudnie. Jeden magazynek, no dwa w sumie. Co my jeszcze możemy kupić od niego? Deski na przykład. Drucik. Pozbądźmy się tego. Czy mi coś jest jeszcze potrzebne? Tu jeszcze deski. Gwoździ mamy sporo w sumie. Desek mamy mało. Dobra, w ten sposób. Mamy bardzo mało desek. Drutów mamy 6 sztuk. Więc możemy sobie ze 2, nawet i 3 wytrychy zrobić. Trzy wytrychy. Naprawmy sobie ten przedmiocik. I teraz tak. Gdzie my chcieliśmy iść? Byliśmy tu, na tym przejściu. I tu było sporo lutu. Ja bym poszedł jeszcze gdzieś tutaj i sprawdził, czy tam przypadkiem nie będzie czegoś lepszego. Żeby potem co najwyżej nie narzekać. Kurde, miałem koktajl Molotowa, mogłem jego użyć. Dobra, no to lecimy. Lecimy na północny zachód. Jakieś pieski. Szukane, przeszukane. Najgorsze jest to, że tu nic nie widzę. Najgorsze jest to, że tu nic nie widzę. To jest ruszający się trup. Ruszających trupów to my nie chcemy. Strasznie szybko spada. Strasznie szybko spada bateria w tej latarce, naprawdę. Nie wiem, czy trochę nie za szybko nawet. Jest pierwsza skrzynka, użyjmy wytrychu. Pigułki, alkohol, lipa. Jest drewno. Gwoździ, kamieni innego. Pierdolamenta. Nie wiem skąd. Nie mam pojęcia skąd. Aczkolwiek brzmi to dosyć niefajnie. Brzmi to bardzo niefajnie. Sorry, że teraz milczę, ale skupiam się, żeby nie dostać wjebu. Kolejny trup. Starek, nie, ja nadal. Mnóstwo tu dziadostwa tam jest. Skupiam się, żeby nie przeoczyć niczego teraz, a dwa, żeby nie dostać w łeb. Przed chwilą kupowałem drewno. Teraz bardzo tego żałuję. Drewno mamy mnóstwo w tej chwili. Nie to, żebym narzekał, nie, nic z tych rzeczy.
Wozić drewna, no. Wylutowaliśmy sporo tutaj. Wytryszek, kityna, pigułki i drucik. No to już takie 2 na 10 bym powiedział. Nadal nie wiem, gdzie jest wejście. Jeżeli w jednej chwili zobaczycie, że stopowałem grę, wiecie, że zacząłem kaszleć. Kurde. Poważnie się zrobiło. Nie mamy kurde baterii. Tu tkmi. Kąsacz. Zesrany kąsacz. O! Błyszczący kamyk. Gdzie my jesteśmy? Gdzie my do cholery jasnej jesteśmy? Nic tam się nie napisało nawet. No niedobrze, niedobrze, kochani, niedobrze, trupy. Gdzie ty widzisz trupy? O kurde, umieram. Mi, dwa kąsacze to już było za dużo. Wantażujmy się przy okazji. Dobra. Spróbujmy wejść teraz do tego kościoła. Mamy ostatni magazynek, jeżeli chodzi o strzelanie. Nie widzi mi się to, żeby to wyszło dobrze. Wejdźmy jeszcze raz tu na dół. I tak, tutaj dało się coś rozwalić. Może i nie. A może i się nie dało tego rozwalić. Ale to co, to były inne przejścia? Ej, ja tego nie zauważyłem. Rób otwórz. I co? Ja bym sobie jeszcze poleciał szybko do bazy. Chyba, że mogę zrobić pochodnie. Nie mogę zrobić pochodni. Ja bym szybko poleciał do bazy, wziął sobie latarkę. Kurde, zamknięte. Serio. Nie mam zbytnio czasu. Latarkę bym wziął. Przynajmniej bateryjkę. Wybrane grzybki. Kolejne drewno i deski. Dobra. Akurat odstawimy cały ten loot, który zebraliśmy. I przy okazji... Nie mogę przejść tędy? Nie mogę przejść? Really? Zwykły wilk. Zwykły burek. Z burkiem sobie damy radę chyba, co? Dobra, burkę zabiliśmy. Zwróćmy szybko po... Lub przeszukaj. Nie mamy miejsca w inventory. Ej, weź to. Wiszący kamyk, dobra, weź pigułki na razie. Weź pigułkę. Pozdro dla kumatych. Czyli dało się tam wejść, tylko ja jestem lama. I tego nie zauważyłem. Dobra, jesteśmy na haciendzie. Idziemy na szybciorkę, zabieramy baterię, o ile mamy baterię. Drzewo możemy sobie wsadzić.
To zabieramy. To oddajemy. Jadalna leczy. I tyle i dziwne mięso. Mamy bateryjkę. Świetnie. Cokolwiek zrobiłbym sobie jeszcze przy okazji. Z jedną pochodnię. Tak, na wszelki wypadek. I wziąłbym sobie jeszcze bandaż. Najlepiej ze dwa. Na szczęście, jak będziemy w tamtym miejscu, nie obchodzi nas czas. To mi się bardzo podoba. I 8 dawki chyba nie uda nam się zrobić. Pod czwóreczką, dobra. No to pod czwóreczkę sobie klikniemy już jak będziemy na miejscu. Kurde, wiedziałem. Wejdę w grzyba, bo winne cholerstwo. Wolałbym nie. Dobra, burka rozwaliliśmy. Mam na to jeszcze jeden burek. Ała. Won burek. No i mięsko nam się zepsuje niestety. Bo ja już nie mam zamiaru na razie tam wracać. A przynajmniej jeszcze nie teraz. Jeszcze nie teraz. No nie powiem, ta broń nam sporo ułatwiła, jeżeli chodzi o walki z tymi stworami. Dobra, wchodzimy. Słyszę z pewnością, że są tu jakieś dziwne moby. Masa trupów. Skrzynka. Jezu, ile tego jest tutaj. Same trupy. Co to jest? Radio włącz? Czyli wiemy coraz więcej. O, fuck. No cholera. Ale tego to tak stąd było. Uuu. Po co ja włączyłem to radio i nie mam teraz amunicji, nic. Czy ja chcę tam wschodzić? Nie chcę tam wschodzić, na pewno nie bez amunicji. Nie chcę tam złazić. No jesteśmy w dupie w tej chwili. Jaki nasz journal jest? Już do piwnicy. Przedmioty, dziennik. No dobra, wszystko pięknie, ładnie, tylko gdzie jest to miejsce? Wilka w Starej Polanie. Obóz wilka, może ja muszę się do wilka dostać w tej chwili. Bo nie widzę tak naprawdę przejścia. Gdzie ja mógłbym teraz pójść? Naprawdę nie widzę. Obóz. Nie wiem, gdzie to mogło być to przejście. Naprawdę nie mam pojęcia. Umiem go zabić. Już mi wkurwia. Medalion. 5443.
coś było. Chyba nie. Ej, nam tam nie smrodzi. Nie gada nic. Być może jestem szaleńcem. Maybe. Dobra, będę chciał teraz... będę chciał teraz przejść się na pewno do... do wilka. Czy jeszcze zdążę w tym stage'u? To jest pytanie. Nie mamy w ogóle amunicji, więc na 99% teraz będziemy przegrywać. No w ogóle jakoś słabo nam teraz to idzie. Rzec bym mógł. Dobra, zostawmy to w szafce. Przejdźmy się do tego Wilkema, no może zdążymy. 5 godzin jeszcze. Bo tu nic nie widzę ciekawego. Mamy jakiś wytrych jeszcze? Jeden wytrych. Szukana skrzynia. Nie było również nas gdzieś tu. Do wilka może pójdziemy z samego rana, bo i tak już raczej nie zdążę w tym odcinku. Więc zróbmy przeszukanie. Za dużo tych kąsaczy tam było, cholera, no. Więc są te tory. Tu są te tory. No, czyli nic tu więcej nie będzie. O kurde, kąsacz. Po co ja to radio włączałem? Czyli co, te stwory reagują teoretycznie na jakieś fale radiowe? Mogłoby tak to być? Szczerze powiedziawszy, już nie wiem. Trochę się pogubiłem. To jest nasze. Nie opłaca nam się już zbytnio chodzić nie wiadomo gdzie. Więc weźmy sobie po prostu te itemki. To sobie poróbmy w ten sposób. A drewno sobie weźmy i przełatajmy. Przełatajmy, przeciachajmy. Piłą. Dobra, pustka. Dużo lejemy. Mega dużo lejemy. Dobra, powinno starczyć. Lej dalej. Jeszcze to dolejemy. No, trochę desek nam doszło. Jest nawet szansa, że to przeżyjemy. Teoretycznie zbrojkę sobie możemy zrobić. To się przyda. Kitynka zawsze na propsie. I tak, zróbmy sobie porządki. Bo ja nie widzę nawet ile mam paliwa jeszcze. Więc tak, paliwka mamy sporo. To będziemy mogli sobie dolać jeszcze do generatora. Przedmioty na sprzedaż. Złom. Trochę tego. Części broni palnej. Przedmioty na sprzedaż typu pigułka. Czy pigułki nam coś zwiększają? Bo ja nie wiem. Zjedz. Nie wiem. Naprawdę nie wiem, bo ja takie sprzedaję non-stop. A być może one nam zwiększają HP. Tylko ja o tym nie wiem. Kamienie też sobie możemy tu zostawić. Deski bierzemy tu. Żeby wiedzieć, ile ich w tej chwili mamy.
Gwoździe możemy dać tutaj. Szmaty, materiały i tak dalej możemy sobie ogarnąć w tym miejscu. Pudełko z narzędziami. Co to było? Proszę mnie nie straszyć. Halo, gro. Dobra, alkohole możemy ogarnąć sobie tutaj. Możemy wypić alkohol. Dobrze wiedzieć. Dyrdymałki takie jak to sobie weźmiemy tu. I myślę, że porządek mamy jako tako zrobiony. Ale martwi mnie to, że nie mamy amunicji. Bardzo mnie to martwi. Nie wiem, czy nie będę musiał sideł porobić. I to sporo. 18:20. Dobra, moi drodzy, ale to było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Harmonogram oraz resztę macie oczywiście na stronie spookishiro.pl. A ja tym razem się z wami żegnam. Schorowany, biedny i zgorączkowany. No cóż, tak czasem bywa. Dobra, trzymajcie się. Hej, hej.